Ja siemano, widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj się wybieramy do mojej pracy, takiej dorywczej. Będziemy sobie rozwozić żarełko na Supermoto. Pokażę wam, na czym polega moja praca. Pokażę wam, ile z tego fanu i czy się opłaca. Dzisiaj jeździmy w Glovo. Zaczynamy od początku. Zaczniemy sobie może od takich małych podstaw. Mianowicie odpalamy sobie aplikację kurierską. I tutaj mamy aktywną mapę. Jest to tak zwana nasza strefa dostaw. No, strefa się powiększyła troszkę w porównaniu z ostatnim rokiem. Jestem aktualnie w strefie. Kiedyś niestety nie było możliwe w tym miejscu bycie w strefie. Teraz wystarczy sobie wyjdziemy na naszą zarezerwowaną godzinę i po prostu czekamy na pierwsze nasze zamówienie. Są takie plusy właśnie roboty w tym, bo macie po prostu wolny czas dla siebie. U mnie jest nadal stawka tak zwana gwarantowana, czyli mimo braku zamówienia i tak dostaję swoje wynagrodzenie, więc mogę sobie na przykład przez cały dzień siedzieć, nic nie robić, być po prostu tu w tej strefie. Fajnie, że ją powiększyli tutaj, bo tu jest miejscówka taka typowa do upalania. Nawet jak tych zamówień nie ma, to dostaję wynagrodzenie. Nie jest to dużo, co prawda, chyba na czysto jest 18-17 zł na czysto, bo stawka gwarantowana chyba jest 23 zł dokładnie. Ja jestem w strefie, czekam na pierwsze zamówienie, dostanę powiadomienie na aplikacji i lecimy pod to zamówienie. W standardzie, w większości przypadków jest to po prostu McDonald's. Śmigamy sobie pod standardową miejscówkę, gdzie w moim mieście przykładowo najwięcej zamówień, chyba 90 nawet procent z nich po prostu dostarczam. Czyli po prostu McDonald's. No plusy są tutaj duże, bo mam po prostu samowolkę w tej pracy. Nie mam czegoś takiego, że mam po prostu być w robocie na wyznaczoną godzinę. Sam sobie wybieram grafik, mogę sobie wziąć godzinę dziennie, mogę sobie wziąć 2 godziny dziennie, 3, 4, 5, a nawet 10. Ja dużo na tym nie zarabiam, szczerze wam powiem, bo po prostu traktuję tą pracę jako takie źródło. Robię sobie gdzie indziej, ja po prostu jak chcę pojeździć na motocyklu, no to biorę sobie godzinkę. Naprawdę jest małe zapotrzebowanie, czasami nawet zerowe, zwłaszcza w godzinach porannych, więc można sobie fajnie pośmigać. Śmigam godzinę, nie rozwiązuję ani jednego zamówienia, wiecie, 2 dyszki wpada. Niekoniecznie jest tak, że im więcej rozwieziemy, tym więcej zarobimy. Czasem jest tak, że po prostu dostaniemy tego gwaranta więcej, niż jakbyśmy rozwieźli te 3-4 zamówienia w ciągu tej godziny gdzieś w jakiejś bliskiej odległości, wiecie, o co chodzi. Bo tutaj różnicę robi naprawdę wiele czynników. Najwięcej udało mi się wykręcić w godzinowo 50 zł, 50 z kawałkiem dokładnie. Więc można tu zarobić, można tu dorobić. Na Supermoto się na tyle wygodnie rozwodzi, że po prostu możecie sobie skracać drogę. W teorii nie możecie, bo to łamanie przepisów ruchu drogowego, ale w praktyce tam wiecie, jak nikt nie widzi, zawsze można sobie przejechać przez chodnik na jakieś osiedla, akurat spoko moim zdaniem, bo możecie w miarę szybko dojechać do swojego klienta. Miałem taką sytuację, że dostałem za taki wyczyn po prostu dychę na piwku, gdzie to była naprawdę połowa mojej godziny. Więc fajnie to ludzie odbierają, jak ktoś im odmiennie przywozi na motocyklu zamiast na rowerze. To jeszcze bardziej niefajnie. Można powiedzieć, że tajniki rozważenia już znacie. Można powiedzieć. No to co, mamy komplet, tablica lata. Tu się pegi odkręciły. To już odkręćmy już całkowicie. Gdzie to śrubka? Dobra, nieważne. Całe szczęście, że mam pojemny plecak głową. Wszystko tu zmieszczę, wszystko. Zobaczcie. Zobaczcie, ile tu miejsca. Spodnie tu mam, bluzę też miałem, sobie teraz założyłem. Elegancko, jakiś pożytek w końcu jest po robocie. Tak, to jeszcze nie robiłem na coasterze. Ha, Glovo i tak.
Po robocie! To by było na tyle w tym odcinku. Jak widać, trafiłem na dzień, w którym kompletnie ruchu nie było, więc darmowe dwie dyszki przytulone. Jeżeli chcecie poznać więcej tajników takiej kurierki, dajcie znać w komentarzu, a wybiorę godzinę, w której ruchu na pewno nie będzie brakować. Strzelcie łapę, suba oraz komentarz. Ja was żegnam, miłego weekendu, pozdro!